Hejka kochani, zapraszam Was dzisiaj na wiosenną propozycję makijażu. Zaczynamy od bazy zmniejszającej pory z Liren. Nakładamy ją na całą twarz. Podkład jest to Yoko Long Matte, jego test znajdziecie na moim kanale. Będę nakładała sobie dwie warstwy, dlatego że moje przebarwienia znowu żyją własnym życiem, niestety, więc potrzebuję większego krycia. On będzie troszeczkę ciemniał w trakcie nakładania, także go sobie potem przeciągnę na szyję, żeby nie było widocznej różnicy. Aż tak. Do konturowania będziemy używać mojego nowego kremowego zestawu z Hean i użyję sobie tego środkowego koloru. Nakładam syntetycznym pędzelkiem, takim wąskim. Kolor jest bardzo ładny, nie za ciepły, nie za zimny i bardzo przyjemnie mi się z tym produktem pracowało. Pod oczy palcem nałożę sobie ten jasny odcień. Palcem dlatego, że pod wpływem ciepła moich palców ten produkt się dużo lepiej rozprowadza, szczególnie pod oczami. Niewielką ilość wklepuję sobie i jest różnica, jak zaraz zobaczycie. Rozcieramy sobie wszystko pięknie. Aby utrwalić efekt, używam mojego nowego pudru z Ingrid, który jest ryżowy i wszystko ładnie, pięknie fiksuje. Dobrze mi się sprawdza. Ten skatriz już wykończyłam, zdenkowałam. Zresztą denko też muszę nagrać za niedługo. Pod oczy nałożę puder, który ma za zadanie rozjaśniacz, czyli taki Cobalt Brightener się to nazywa. I on pięknie, ma delikatne krycie i pięknie rozjaśnia okolice pod oczami. Też świetny, to będzie mój ulubieniec na pewno. Na brwi nałożymy sobie kredkę z Maybelline. Kolejna kredka, którą odkryłam ostatnio na promocji, bo ostatnio w ulubieńcach pokazywałam Wam tą taką z gąbką z pudrem, a ta jest taka woskowa, też bardzo fajna, bardzo mocno jest woskowa, także ona od razu utrwala te brwi i z drugiej strony ma taką spiralkę, że możemy sobie te brwi wyczesać, też fajny produkt i bardzo ładny kolor ma. Na promocję chyba za 19 zł kupiłam, z 29. Tylko co chwilę trzeba ją temperować. Podejrzewam, że nie będzie jakoś na długo mi starczała. Niestety, szybko się zużywa. Pewnie przez to, że jest właśnie tak bardzo woskowa. Na oczy nałożymy sobie bazę, która ma podbijać kolor cieni z Essence. I głównym bohaterem jest ten nowy cień z My Secret, Glam and Shine, w takim limonkowym, pięknym odcieniu. Płaskim, syntetycznym pędzelkiem sobie go wtłaczam w powiekę. A w załamanie powieki i w kąciki pójdzie odcień z Petfy. On jest taki fioletowy, ale po roztarciu zobaczycie, że on ma takie jakby rdzawe tony w sobie. Nakładam sobie go obficie w kąciki i będę rozcierać. Teraz na dolną powiekę nałożymy kredkę z Avonu kolor Trend, taką żelową w odcieniu pięknego fioletu.
Bardzo fajnie się te kredki sprawdzają. One są tak samo żelowe jak te z... Jak one się nazywały? Z tej serii Shock. Rozcieramy, zanim zastygnie, bo one bardzo szybko zastygają. Takim kuleczkowym pędzelkiem. I teraz będziemy ją utrwalać takim fioletowym cieniem z paletki z Freedom Makeup. Myślę, że pięknie to koresponduje z tą górną powieką. Poprawiam oczywiście intensywność cienia na górnej powiece. I tym pędzelkiem, którym rozcierałam, poprawiam sobie przejście między kolorami. Tam są resztki tego cienia od rozcierania, więc idealnie mi się to sprawdzi do roztarcia tych cieni, zatarcia tego przejścia. Na linię wodną, ponieważ mamy fioletowy na dolnej powiece, damy sobie właśnie cielistą kredkę. Zrobiłam kreskę eyelinerem, z Eveline, w kałamarzu. Ładne kreski nawet mi wyszły, muszę stwierdzić. I też nowość, używam sobie tego nowego tuszu z Lovely, który jest tak badziewny, że po prostu aż mnie boli. Nie kupujcie go. Albo ja mam jakąś starą wersję, tak się namęczyłam, żeby te rzęsy wytuszować, żeby w ogóle był jakiś efekt. Myślałam, że silikonowa szczoteczka zapewni mi szybki i piękny efekt, a to było zupełnie odwrotnie. Bardzo ciężko się nim malowało. Nie wiem, czy właśnie dlatego, że on był otwierany. Chyba kupię jeszcze jeden i sprawdzę. W każdym razie moja wersja była dramatyczna. W ogóle niefajnie wyprofilowana ta szczoteczka. Niefajnie się nim malowało. I pod koniec dnia zupełnie się osypał. Także nie wiem właśnie, czy to jest kwestia tego, że on był przeterminowany. Tutaj macie oczki z bliska i jedziemy dalej z twarzą. Znowu, ponieważ mamy na dolnej powiece fiolet, który podbija wszelkie cienie, worki pod oczami, to musimy to jeszcze troszkę zakamuflować i do tego pięknie posłuży nam korektor z Catrice. I rozjaśni nam tą okolicę i zaraz będę pudrować znowu tym pudrem z Kobo. To zapewni nam taki świeży, promienny wygląd. O. I do akcji wkracza Kobo. Świetny jest ten puder, polecam wam. Teraz w ogóle do 19 podobno jest promocja w naturze na Kobo też między innymi, minus 40%. Także się opłaca. Do konturowania też wybrałam puder z Kobo. Jest to ten jaśniejszy. Będę używać przepięknego rozświetlacza z paletki Essence, takiej, która jest i do oczu właśnie i do twarzy. Taką taflę piękną daje ten rozświetlacz, naprawdę jestem w nim zakochana. Paletka kosztuje około 18 zł. I róż, który widzieliście w ulubieńcach Essence, to jest chyba ten 080 Peach Glow, chyba coś takiego. Nadmiar odbijam na ręce i delikatnie nakładam go na policzki. Pięknie połyskuje ten policzek, taki wiosenny glow mi wyszedł w tym makijażu. I zobaczcie, jakiego uroku dodaje ten róż. Biorę sobie ten duży pędzel i wszystko delikatnie jeszcze ze sobą łączę. Poprawiam troszeczkę u góry przejście. Między cieniami, tym samym pędzelkiem, którym rozcierałam. Wiecie, jak jest kreska eyelinerem, to warto tam docieniować do tego miejsca. I teraz przyszła kolejna usta. Na usta kładziemy taki Volumizing Lip Booster z Catrice. Nie umiem się już wygadać, dzisiaj trzeba kończyć to nagrywanie. Pięknie połyskuje, powiększa te usta i nadaje delikatny, taki różowawy kolor. Spryskuję buzię mgiełką z Avonu, którą bardzo, bardzo lubię. Utrwala makijaż, zdejmuje pudrowość. I mamy efekt końcowy. Mam nadzieję, że taka propozycja makijażu wam się spodobała. I życzę wam wesołych świąt. Buziaczki, pa, pa.